trzecim dniu rekolekcji. Jest wśród nas też ksiądz Sławek Calik, diecezjalny duszpasterz Trzeźwości. Stanowi to dla nas zachętę, żeby w Wielkim Poście podejmować postanowienia abstynencji i codziennej modlitwy na rzecz alkoholików, by byli ludźmi trzeźwymi, oni ich rodziny. Ksiądz Sławek modli się za świętej pamięci Irenę Orzępę, jest to msza gregoriańska. Ojciec Michał prosi o błogosławieństwo, biorę opiekę Matki Bożej, moc Ducha Świętego dla rodziny Jaszczur. Ja natomiast polecam Panu Bogu świętej pamięci Jadwigę i Tadeusza Nyklasz. Chciałoby się, żeby was tyle jutro przyszło jeszcze. Chyba ogłosimy jeszcze jedno nabożeństwo, uzdrowienie, bo jak nie ma uzdrowienia, to, no to przynajmniej połowy nie ma. Ale zdajemy sobie sprawę, że przyjechaliście pewno z innych parafii też, nie tylko z tej. Dlatego troszeczkę tak żartuję, ale coś w tym jest, że jak jest dzień, w którym się modlimy o uzdrowienie, uwolnienie, to znacznie więcej. Z jednej strony pewno to jest związane z ludzkimi potrzebami, a z drugiej strony zawsze musimy się strzec tego, by nie podchodzić magicznie do miary. Każda msza święta jest taka sama, dlatego ja zawsze nabożeństwo z modlitwą uzdrowienie organizuję po mszy, żeby chronić nas przed takim podejściem w kategorii msza uzdrawiająca albo msza nieuzdrawiająca, prawda? Każda msza jest mszą o uzdrowienie duszy i ciała, bo Pan Bóg zawsze tak samo działa. Dlatego chcemy was zaprosić także na jutro, bo jak tylko dzisiaj posłuchacie kazania, no to nie będzie całości. Jutro będzie zwieńczenie, więc mamy nadzieję, że też kto będzie mógł, to jutro też tutaj przybędzie. Serdecznie was zapraszamy do tego, byśmy się jeszcze jutro mogli spotkać. Składamy te wszystkie intencje oczywiście też, z którymi drodzy przyjeżdżacie tutaj, przyszliście na tę Eucharystię. Składamy na ołtarzu i chcemy polecać Panu. Miecz wasz wytępi, albowiem usta Pana to wyrzekły. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Nie oskarżam cię za twe ofiary, bo twoje całopalenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę z twego domu cielca, ani kozłów ze stad twoich. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Czemu wy mi... A z przodu jest pierwsza ławka wolna, można przejść z ostatniego, z podchóru na przykład. Później każdy się boi, bo idzie przez kościół. I wszyscy patrzą, kto to idzie zająć pierwszą ławkę. Kochani, w naturze naszej jest to, że zajmujemy ostatnie, jakoś tak to jest. Ostatnio nawet z księdzmi żeśmy dyskutowali, już nie pamiętam gdzie, a wczoraj to było nawet właśnie z księdzem tutaj Sławkiem i księdzem Czesławem i księdzem Markiem, że ludzie zajmują ławki od końca. No ale słusznie ktoś zauważył szybko, bo nawet ksiądz Sławek, że z księdzmi jest tak samo, bo jak jest kapłańskie spotkanie, to zawsze od samego końca zajmują ławki. Także gdzieś to jest w naszej naturze, że ciężko przejść do przodu. Kochani, dla tych, którzy dołączyli do nas dzisiaj, taka króciutka informacja o tym, że nasze medytacje wielkopostne prowadzimy na kanwie ewangelicznej opowieści o kobiecie pochwyconej na cudzołóstwie. Odpowiadamy na zaproszenie papieża Franciszka z listu, który napisał do nas na koniec roku miłosierdzia, a który zatytułował Misericordia et misera, czyli miłosierdzie i nieszczęśliwa. Te słowa zaczerpnął od świętego Augustyna, który tak właśnie opisał tę scenę ewangeliczną,
Kiedy już odeszli faryzeusze uczeni w piśmie, oskarżyciele tej kobiety, którzy ją przyprowadzili, święty Augustyn stwierdził, że pozostało dwoje. Miłosierdzie i nieszczęśliwa. I już wczoraj odkryliśmy, że w tym nieszczęśliwa, w tej nieszczęśliwej jest każdy z nas i stajemy zaproszeni do tego, by zająć miejsce kobiety cudzołożnej i na własnej skórze przeżyć otulenie miłosierdzia. Doświadczyć tego miłosierdzia, którego doświadczyła ta kobieta. Posłuchajmy więc jeszcze raz słów Ewangelii, które to opisują. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do nich: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Kochani, wczoraj zatrzymaliśmy się na tym, że papież Franciszek zaprasza nas, by stanąć na miejscu tej kobiety, tej prostytutki i przeżyć otulenie miłosierdziem, którego ona doświadczyła. To jest bardzo trudne. Dlaczego? Ponieważ stanięcie na miejscu tej kobiety wymaga od nas przyznania się do grzechu. Do tego, że nie jest z nami w 100% ok. Że mamy swoją słabość. I co więcej, jesteśmy zaproszeni do tego, by grzech nazwać po imieniu. By grzech nazwać grzechem. Zobaczcie, nawet dzisiaj, nawet w duchowości stosuje się taki zabieg, żeby człowieka jakoś nie wystraszyć. To się mówi o słabości, o konflikcie centralnym, w psychologii powiemy tak, o wadach, o słabościach, o niedomaganiach. A samego słowa grzech boimy się. Jest jakimś takim, który wzbudza nasz lęk. Więc jest to jakieś wyzwanie dzisiaj w XXI wieku, by stanąć na miejscu tej jawnogrzesznicy, tej kobiety pochwyconej na cudzołóstwie i wyznać przed Jezusem grzech. Dlatego, by to się udało, byśmy mogli stanąć na tym miejscu, byśmy mogli wyznać grzech, potrzeba dwóch warunków. Pierwsza rzecz, potrzeba świadomości grzechu. Znaczy, nazwania go po imieniu i posiadania tej wiedzy, że to jest grzech. Mam świadomość, że to jest grzech. Ale sama świadomość nie wystarczy. Trzeba jeszcze jednego, by wyznać grzech. Trzeba pokory. Bez pokory sama świadomość grzechu nie wystarczy. Dzisiaj wielu ludzi ma świadomość, że grzeszy. Wielu ludzi może mieć świadomość, że źle robi, ale nie jest w stanie zgiąć kolan i wyznać grzech. Bo nie mam pokory. By wyznać, by zostać otulonym miłosierdziem, potrzeba tych dwóch warunków. Świadomości i pokory. Ta świadomość, kochani, to podstawa, by w ogóle myśleć o rozprawieniu się z grzechem. Uznać go, w cudzysłowie zaakceptować, to znaczy no, przyznać się po prostu. I dzisiaj zobaczcie, może nas zadziwić przestrzeń, w której Jezus doprowadza kobietę cudzołożną do stanięcia w prawdzie o sobie. Zobaczcie, jak Jezus jest delikatny. Jak Jezus robi to fenomenalnie. Jezus czyści pole. Jezus po prostu wszystkich, którzy ją przyprowadzili, którzy ją oskarżyli, odesłał do domu. Święty Augustyn powie, pozostało dwoje. Dwoje tylko. Nie było świadków tego wyznania.
miłosierdzie i nieszczęśliwa. Zobaczcie, czy to nie jest konfesjonał, gdzie siedzi ciężulo, że tak powiem, ale on, kiedy rozgrzesza, to na mocy sakramentu święceń już nie on rozgrzesza, tylko Jezus rozgrzesza. Tylko Jezus rozgrzesza. Kiedy wypowiada słowa ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to już nie on to wypowiada, tylko Jezus. A z drugiej strony jest nieszczęśliwa lub nieszczęśliwy. Tylko dwoje. Fenomenalny sposób Jezus buduje atmosferę bezpieczeństwa, intymności, wyznania, które przyjmuje tylko On i pozostaje tajemnicą. Tak samo w konfesjonale. Zobaczcie nawet, jak Kościół od strony kanonicznej, prawnej zatroszczył się o tę sytuację bezpieczeństwa, związując księży tajemnicą spowiedzi. Najpoważniejsze sankcje grożą za jej złamanie. Gdyby ksiądz złamał tajemnicę spowiedzi, to popada na mocy samego prawa w ekskomunikę i nie może przyjmować ani sprawować sakramentu. A zdradę tajemnicy spowiedzi, ten grzech może odpuścić tylko papież. Tak Kościół obwarował tę intymność konfesjonalną. No teraz jeszcze misjonarze miłosierdzia mogą odpuszczać to, co zastrzeżone w Stolicy Świętej, czerpiąc także zdradę tajemnicy spowiedzi, ale przyznam wam szczerze, że mi, no nie jestem może długo księdzem, bo w maju będzie dopiero 8 lat, no ale z drugiej strony to już coś tam jest, włosy mi zdążyły wypaść na środka głowy. Nie spotkałem się ze zdradą tajemnicy spowiedzi. Co ciekawe, nawet księża, którzy rzucają kapłaństwo, nawet sytuacje, w których księża wyrzekają się wiary, bo i takie drastyczne sytuacje są, nie zdradzają tajemnicy spowiedzi. Zabierają wszystko do grobu. Tak niesamowicie w serce jest wpisana intymność konfesjonalna, bezpieczeństwo tego wyznania. I to samo zrobił Jezus, wyczyścił pole. Nastąpiła cisza, nastąpiło pisanie palcem po ziemi i wszyscy odeszli. I pozostała tylko ona, nieszczęśliwa i miłosierdzia. Papież mówi tak. W tej ewangelicznej opowieści nie spotykają się grzech i osąd, ale grzesznica i Zbawiciel. Nędza grzechu została okryta miłosierdziem miłości. W tym wyznaniu ta kobieta została okryta. Czyli zobaczcie, po tym wyznaniu została zasłonięta. W tej jej grzechu i nędzy została zasłonięta przed osądem, przed wytykaniem. Wszystko zostało owiane tajemnicą między nią a Jezusem. Sekretem. W tę intymność jednak, kochani, wcześniej wprowadziło kobietę brutalne doświadczenie pochwycenia na cudzołóstwie. Co ta kobieta przeżyła wtedy? No przede wszystkim przeżyła gigantyczne upokorzenie, bo została nakryta na gorącym uczynku, na grzechu. Więc było jej wstyd. Została upokorzona. Ale czego ją to nauczyło? Nauczyło ją to pokory. Drugiego warunku, który jest potrzebny do tego wyznania. Pokory. Odbyła brutalną, ale bardzo szybką szkołę pokory. W tym doświadczeniu konsekwencji grzechu nieszczęśliwa paradoksalnie przeszła szkołę pokory, bez której nie jest możliwe wyznanie grzechu. Zobaczcie, taką samą historię przeżyła kobieta, inna kobieta cudzołożna. Może to była ta sama, egzegeci tutaj się sprzeczają, czy to była ta sama kobieta, czy inna. Ale przypomnijcie sobie, tuż przed śmiercią Jezus obecny w domu faryzeusza, który go zaprosił na ucztę. I przychodzi nagle kobieta, której wszyscy wiedzą, że jest prostytutką. I przychodzi kobieta, która pada na kolana przed Jezusem. I co robi? Przekracza granice intymności.
wylewa nas na nogi Jezusa, na gołe nogi Jezusa, wylewa olejek najdroższy, nardowy. I później jeszcze w intymniejszym geście zaczyna włosami wycierać te nogi Jezusa, nagie, odkryte, zaczyna je wycierać. Jezus nie miał kalesonów ani spodni, tak? Podniosła mu tunikę, wylała mu olejek i zaczęła się tulić włosami do tych nóg. Prostytutka. Jakby teraz weszła jakaś prostytutka, o której byśmy wiedzieli, że jest prostytutką, i tu wylała proboszczowi, podwinęła mu tę albę i portki i wylała mu olejek na ten i zaczęła się tulić do jego nóg, pewnie by połowa wyszła. To była taka scena. A Jezus w zupełnej wolności nic sobie nie robił. Tylko Judasz się gorszył, że można było sprzedać olejek i biednym rozdać. A skądinąd wiemy od świętego Jana, że był złodziejem i po prostu okradał wszystko, co im dali do wspólnego budżetu. To on kradł. A olejku mu było szkoda. A Jezus mówi, ona zrobiła to na mój pogrzeb. Ile miała w sobie pokory. Wiedziała, jak ją ocenią. Wiedziała, co sobie pomyślą ci, którzy są obecni. Wiedziała też, na jakie ryzyko wystawi Jezusa. Ale miała w sobie mnóstwo pokory. Padła na kolana i obmywała mu nogi. Tego potrzeba do wyznania. Obraz, który mi zostanie do końca życia, szkoła pokory, która mi zostanie do końca życia. Przeszedłem taką szkołę parę lat temu, głosiłem rekolekcję w czasie, głosiłem Słowo Boże w czasie Triduum Paschalnego, Wielki Czwartek, Piątek, Wielka Sobota, w Stockport koło Manchesteru. Dla Anglików, taka angielska wspólnota katolików, 600 osób, tam jako my sercanie prowadzimy parafię, angielski proboszcz już leciwy, 70 parę lat. I przyleciałem tam w Wielki Czwartek, no i od razu na mszę świętą wielkoczwartkową. Zaczyna się msza święta, a w miejsce aktu pokuty przychodzi mężczyzna, który trzyma miskę z wodą przez rękę, ma przewieszony ręcznik, a proboszcz ściąga ornat, oddaje mu ornat, bierze ten ręcznik, misę i idzie w kościół obmywać nogi. I ten 70-paroletni proboszcz klęka przy pierwszej osobie, ściąga jej buty, skarpetki i w tej miednicy myje jej nogi. To nie było 12 symbolicznych mężczyzn, jak 12 apostołów, z umytymi nogami, wyperfumowanymi, czekającymi na proboszcza czy biskupa, aż muśnie delikatnie wodą i to pewnie jeszcze jakąś dobrze przefiltrowaną. Tylko to było żywcem ściąganie ludziom butów z nóg, skarpetek i mycie nóg. I myślę sobie tak, Jezus Maria, żeby tylko ktoś nie wpadł na pomysł, żeby mi przynieść miskę i ręcznik. Bo ja nie dam rady. No i zanim skończyła się moja myśl, już stał przede mną jeden dżentelmen. I mówi z miednicą, i mówi fader, dawaj orna. I go. Ja mówię, ja nie dam rady. Ja mówię, nie znam tej wspólnoty. A on mówi, to nieważne, bierz miskę i idź, bo jest Wielki Czwartek. A ja mówię, ja naprawdę nie dam rady. Zacząłem się z nim troszkę kłócić, ludzie patrzą, głupio mi było. Wziąłem tę miskę, myślę, może Pan sprawi, że jak pójdę po przekątnej na drugi koniec kościoła i to pójdę wolno, to może proboszcz skończy i powie, chodź, idziemy mszę dalej odprawić. Ale nic się nie stało. Ten proboszcz nawet nie chciał popatrzeć, tylko przechodził na kolanach, na klęczkach, szedł przez ten kościół i od osoby do osoby umywał ludziom nogi. Uklęknąłem, umyłem pierwszej osobie, jakoś później poszło. Ale wiecie, czym byłem przerażony? Ile we mnie było zatwardziałości, ile we mnie było buty, ile we mnie było pychy, która mi nie pozwoliła zgiąć nóg. W takich człowiek
poznaje brutalną prawdę o sobie. Brutalną prawdę o sobie. Takiej pokory, jak miał ten proboszcz w Stockburg. Takiej pokory potrzeba do wyznania grzechu. To, co pozwala nam na to wyznanie, na czym owa świadomość i pokora mogą się zaczepić i gdzie zapracować, to jest, kochani, sumienie. Sumienie, które jest naszym wewnętrznym głosem, który mówi nam, co dobre, a co złe. Już na poziomie prawa naturalnego, nawet u tych, którzy nie są ochrzczeni, jest jakaś świadomość, co jest dobre, a co złe. Papież pisze tak. Ludziom, którzy chcieli ją osądzić i skazać na śmierć, Jezus odpowiada długim milczeniem, które pozwala głosowi Boga ujawnić się w sumieniach, zarówno w sumieniu kobiety, jak i oskarżycieli. Zobaczcie, Jezus robi fenomenalny zabieg. Milczy. Milczy i pisze palcem po ziemi. Egzegeci mówią, że prawdopodobnie pisał grzechy tych, którzy ją przyprowadzili. I w tej ciszy dochodzi do głosu sumienie, co sprawia, że oni odchodzą. W ciszy dochodzi do głosu sumienia. Jezus rozgrzesza kobietę dopiero wtedy, gdy sumienie dochodzi do głosu. Nie dlatego, że są święta wielkanocne. Nie dlatego, że jest Boże Narodzenie. Nie dlatego, że ktoś umarł w rodzinie. Nie. Nie dlatego Jezus rozgrzesza. Jezus rozgrzesza, bo widzi skruszone serce. A nie dlatego, że ktoś umarł i trzeba przyjąć komunię. Jezus rozgrzesza wtedy, kiedy widzi skruszone serce. Kiedy człowiek dopuszcza do głosu sumienie. I ten głos, to wewnętrzne nasze poruszenie od tych najprostszych, ludzkich, wpisanych prawem naturalnym w serce, każdego człowieka, do tych dojrzałych i wychowanych, uformowanych, są zawsze, pozwala nam zawsze rozpoznać to, co dobre, a co złe. Bez sumienia będziemy, kochani, jak zwierzątka, jak zwierzęta. Nawet gorzej, bo nawet zwierzę ma jakiś instynkt, który mówi, kiedy zabić, żeby przeżyć, a kiedy nie zabijać. Nawet zwierzę ma taki instynkt. A ludzie bez sumienia, jeżeli zabijemy w sobie głos sumienia, jesteśmy gorsi niż zwierzęta. I to historię naszej cywilizacji niejednokrotnie pokazały. Że ludzie bez sumienia potrafią być gorsi niż zwierzęta. Dlatego, kochani, musimy przypomnieć sobie tę prawdę, że Bóg komunikuje się z nami przez wewnętrzny głos sumienia. Nie ma co szukać, nie wiadomo gdzie. W sercu Bóg mówi, w sumieniu. To jest pierwsze miejsce komunikacji. Nie wolno nam tego wewnętrznego głosu ani lekceważyć, ani zabijać. Papież mówi, to właśnie ten głos Boga w naszym sercu pozwala nam na przyznanie się do tego, co złe, by móc zostać okrytym miłosierdziem. Gdzie od nadal istniejącego stanu słabości i grzechu większa staje się miłość. Niesamowite. Pomimo stanu naszego grzechu i słabości większa okazuje się miłość. I to prowadzi nas, kochani, do skruchy serca i do wyznania win przed Bogiem. Do wzbudzenia sobie żalu za grzech. Czyli żalu z powodu tego, że zdradziło się Pana. Mówiliśmy wczoraj o tym cudzołóstwie względem Pana. Żal za grzech. To nie żal z powodu tego, co się zrobiło. Bo w większości grzechów nie sposób żałować. Bo grzechy zazwyczaj są fajne. Jeżeli chłop ukradnie szybki samochód i przejedzie się 200 na godzinę autostradą, to w życiu tego nie będzie żałował. Gwarantuję to. Więc nie ma co mu w konfesjonale mówić, żeby żałował, że ukradł szybki samochód i nieźle się nim przejechał. On nie będzie tego żałował. Natomiast żałować mamy, że zawiedliśmy Pana, że zdradziliśmy Pana. Nieraz ktoś mi mówi, księdza, ja tego nie żałuję, co zrobiłem. Ja mówię, wiem, ja też bym nie żałował.
Ale nie chodzi o to, żeby żałować to, co się zrobiło. Chodzi, żeby żałować, że zraniło się serce Boże. Że serce Pana zostało zranione. Tego trzeba żałować. Jest taka niesamowita historia, którą Andrea Tornielli w wywiadzie z papieżem Franciszkiem w tej cudownej książce, o której Wam już mówiłem, Miłosierdzie to imię Boga, przytacza właśnie pytając Franciszka o żal za grzechy. I Andrea Tornielli przywołuje taką historię niemieckiego żołnierza skazanego na śmierć przez francuskich partyzantów. No i ten niemiecki żołnierz stoi przed plutonem egzekucyjnym, no i dopuścili do niego księdza. No i ten ksiądz pyta się, czy żałujesz tego, co zrobiłeś? A on, jego największymi grzechami było to, że uwielbiał kobiety i miał ich po prostu dziesiątki czy setki. No i ten ksiądz go pyta, czy żałujesz tych wszystkich grzechów? A on mówi, nie żałuję. Nie żałuję ani jednej kobiety, ani jednego spotkania, ani jednego grzechu z którąkolwiek z tych kobiet. I ten ksiądz, żeby znaleźć jakąkolwiek szczelinę do rozgrzeszenia tego biedaka, którego wymierzone są te lufy, tak? Zaraz zginie. Pyta, a czy żałujesz, że nie żałujesz? Rozumiecie? Nie? Szczelinę, żeby odnaleźć. Czy żałujesz, że nie żałujesz? A on mówi, żałuję. Ja ciebie rozgrzeszam, ja tobie odpuszczę. I ksiądz odszedł, a oni go zaszczelili, tak? Ale ostatnimi jego słowami było, żałuję. Żałuję. I ostatnia sprawa, kochani, to ta dobra nowina, że na grzechu się nie kończy. Jesteśmy oczywiście zaproszeni do tego, by w brutalny sposób powiedzieć o sobie, jestem grzesznikiem. Może ktoś będzie miał nawet odwagę powiedzieć, jestem jawno grzesznikiem, czy jawno grzesznicą. Jestem nawet cudzołożnikiem, czy cudzołożnicą, bo zdradziłam Pana. To jest brutalne, to jest ciężkie. Ale dobra nowina jest taka, że na grzechu się nie kończy. Że w momencie, kiedy stajemy w prawdzie o sobie, na miejscu tej kobiety, zostajemy otuleni miłosierdziem, okryci miłosierdziem. I co więcej, w psalmie 136 czytamy, że Bóg, który jest miłosierny, nie tylko jest dla nas miłosierny, ale miłosierdzie Jego przechodzi z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Miłosierdzie jest pokoleniowe. Zobaczcie, tyle w ostatnim czasie, tak kilku lat, tyle było nieraz w naszych wspólnotach, parafiach, paniki dotyczących tak zwanych grzechów pokoleniowych. Nieraz ludzie się bali, licytowali, a może moja babcia coś zrobiła, co teraz sprawia, że ja nieszczęśliwa, że ja nieszczęśliwy. Grzebali w tych grzechach, doszukiwali się i tak dalej. A nikt nie pomyślał, bali się tego, że grzechy przechodzą z pokolenia na pokolenie, a nikt nie pomyślał, w tym wszystkim, że miłosierdzie przechodzi z pokolenia na pokolenie. Na szczęście Komisja Teologiczna Episkopatu Polski wyjaśniła to raz na zawsze, ucięła spekulację, że grzechy nie mają nóg, że grzechy nie przechodzą z pokolenia na pokolenie i grzechami się nie można zarazić, tylko mamy do czynienia z konsekwencjami grzechu. Ale dlaczego w tym wszystkim nie pomyśleć, że oto miłosierdzie jest większe? I miłosierdzie jest pokoleniowe. Mamy pokoleniówkę miłosierdzia, które przechodzi z pokolenia na pokolenie. I dzięki temu, że my otrzymujemy rozgrzeszenie, że my przyjmujemy łaskę miłosierdzia, to się rozlewa na wszystkich wokół. Ile jest takich sytuacji, że ludzie mówią nieraz przed księdza, dobrze, że ten mój chłop był dziś do spowiedzi, bo tydzień będzie spokoju chodził. No nie rozlewa się na domowników, miłosierdzie rozlewa się. I nieraz mężczyźni mówią, Bogu dzięki, że ta żona się wyspowiadała, może mniej będzie kupować, przynajmniej przez tydzień, tak?
shopping będzie słabszy. No, to się przekłada na życie. Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Jeśli stajemy na miejscu kobiety pochwyconej na cudzołóstwie, przyjmujemy miłosierdzie Pana, to ono rozlewa się wokół. Nie sposób je zatrzymać tylko dla siebie. Dlatego, kochani, tak jak papież Franciszek mówi, to doświadczenie miłosierdzia daje nam radość. Nie pozwólmy więc, mówi papież, aby nam ją odebrał, aby nam ją odebrały różne smutki i zmartwienie. Ono bowiem jest silniejsze niż grzech, jest silniejsze niż nasza słabość i przede wszystkim ogarnia nie tylko nas, ale i naszych bliskich, wszystkich, z którymi się spotykamy. I takiego otulenia miłosierdziem, okrycia miłosierdziem Wam z całego serca życzę. Amen. Amen. Spośród wszystkich prawie 30 stacji diecezjalnych i zakonnych tylko Profeto gra tylko chrześcijańską, wyłącznie chrześcijańską muzykę, dobrą muzykę chrześcijańską, ale oczywiście również nie ma polityki, newsów, tylko ewangelizacja. Mnóstwo transmisji z wydarzeń ewangelizacyjnych, z mszy świętych, nabożeń. Jeśli ktoś nie mógłby zapamiętać, to ja nazywam się ksiądz Michał Olszewski i jak się wpisze ksiądz Michał Olszewski w Google, to na pewno Profeto wyskoczy. A tam już można przeklikać sobie dalej na radę na przykład. I tak więc mam nadzieję, że traficie. Tam przy